Na początku roku doszło do 2 poważnych wypadków drogowych z udziałem pieszych, ale to nie jedyne potrącenia, do jakich dochodzi na ulicy Barlickiego, jednej z bardziej ruchliwych w centrum Kutna. W związku z licznymi zdarzeniami, w których poszkodowani są piesi, zwołano komisję, w której skład weszli policjanci, przedstawiciele Urzędu Miasta Kutno i Starostwa Powiatowego. Podczas lustracji ulicy Barlickiego komisja postanowiła, że na przejściach dla pieszych zostaną domalowane pasy czerwone oraz zostaną postawione znaki pionowe fluorescencyjne, tak aby lepiej było widać przejście dla pieszych. Zadowolenia nie kryją mieszkańcy Kutna. Zdaniem pieszych kontrastowe barwy zebry są dużo bardziej widoczne dla kierowców. Pasy pomalowano kolorem czerwonym. Czy myśli pan, że to zwiększy bezpieczeństwo? Lepiej odbijają od tej ciemnej jezdni, no bo to wtedy mamy 2 kolory, a tak to są 3 mamy kolory, a tak to są 2. Mi się wydaje, że zdecydowanie są lepiej, jak są pomalowane czerwono-białe. Łatwo się tu przechodzi? Nie, niełatwo, trzeba zaczekać. Jak dużo samochodów jeździ, a nieraz to przystaną, a nieraz nie przystaną, to trzeba samemu uważać. Proszę pani, jeżeli kierowcy nie zmienią swojego nastawienia, nie będą wymuszać i będą przestrzegali, to tak, a tak to na pewno nie. No właśnie, czy zdarza się, że jednak nie zauważają pieszych i wjeżdżają? Oczywiście, że tak. Te czerwone to oznacza się lepiej. Często tutaj dochodziło do potrąceń pieszych? No i teraz bezpiecznie jest na tych. Uważają więc kierowcy na te. Które przejście dla pieszych dla pana jest najniebezpieczniejsze? Przy pawilonie na Barlickiego.